Witajcie, witajcie. Dzisiaj nagrywamy w Złotym Dworze. Tutaj się naprawdę odbyła bardzo fajna taneczna. Zobaczcie, w tej chwili jest mała przerwa. Dzisiaj przegrywa kapela Piotra Bintowskiego. Mamy tutaj bardzo dużą taneczną salę, pięknie przyozdobioną i dużą salę ze stolikami, naprawdę bardzo duża, gdzie można sobie odpocząć, porozmawiać, oczywiście o muzyce tradycyjnej, o tańcu, bo tutaj są oczywiście miłośnicy ludowej zabawy, ludowej muzyki. Mnie nie przestaje zaskakiwać Radomszczyzna, naprawdę tutaj się fajne rzeczy dzieją. Każdym razem, gdy się przyjeżdża, to jest coś fajnego. Widzę, że tutaj muzykant sobie pięknie sobie odpoczywa. To jest idealny, jeśli chodzi ma uszy. Nagłośnienie na sali jest słoneczku rewelacyjne. Także tu jest naprawdę bardzo fajnie, więc w związku z tym też relacje będą fajne. Planuję tu też jeszcze troszeczkę nagrać jakichś fajnych wywiadów, opowiadań właśnie o muzyce tradycyjnej, o ludowej, o Radomszczyźnie, o pasji właśnie do muzyki tradycyjnej i oczywiście do tańca tradycyjnego. To tak naprawdę w Polsce niewiele jest miejsc, gdzie można potańczyć przy takich kapelach i przy takiej pięknej naszej ludowej muzyce, wzbogaconej oczywiście starymi szlagierami, troszeczkę tam jeszcze Biesiady się przekradnie, ale to generalnie ludowa impreza. Więc pozdrawiam, życzę miłego oglądania i będą naprawdę bardzo ciekawe materiały. Więc pozdrawiam z gościnnej ziemi zwoleńskiej i oczywiście ze Złotego Dworu.